Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Proszę Państwa, wody potopu powoli ustępują. Według ostatnich doniesień kulminacyjna fala dotarła już do województwa zachodniopomorskiego, więc tylko patrzeć, jak wpadnie do morza i tam zniknie. Inna rzecz, że to mówimy o wodach potopu, ale to ani się tej powodzi nie przymierzać do tego potopu biblijnego. Tutaj najlepiej różnicę ilustruje taka pobożna piosenka biesiadna. Przez dni 40 padał deszcz, Pan ziemię wodą raził, przez dni 40 Noe pił, spod beczki nie wyłaził i przyszedł Cham i zaśmiał się, że Noe tak urżnięty, za to go wyklął Pan i Cham do dziś wyklęty. Więc wtedy przez 40 dni Pan ziemię wodą raził, a teraz znacznie krócej, bo ten cyklon genueński, czyli cyklon G, raził ziemię wodą przez niecały tydzień. Z tego, co ja widziałem, bo zetknąłem się po raz pierwszy z tym cyklonem G w Wiedniu. Rzeczywiście ulewny deszcz trwał całe 3 dni. Jak jeszcze wyjeżdżaliśmy z Wiednia po targach książki, no to już ten deszcz tak powoli jakby ustawał. Ale oczywiście szkód narobił dużo. No i ta fala powodziowa niosła się coraz bardziej wspomagana siłą grawitacji. Proszę Państwa, co by było, gdyby jeszcze Putin tę wodę popychał, to nie wiem, do czego by to doszło. Kataklizm byłby jeszcze większy. No ale Putin na razie jest zaabsorbowany wojną na Ukrainie, więc tu powodziami się chyba nie interesuje, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Proszę Państwa, problem pojawił się zaraz na samym początku. Otóż, jak wspomniałem, przyczyną powodzi był cyklon genueński, czyli w skrócie cyklon G. Problem polegał na tym, że Donald Tusk nie tylko nie uznaje tam Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i tak dalej, ale nie wszystkie cyklony też uznaje. On uznaje jeden cyklon, podobno takie są fałszywe pogłoski, krążą po mieście, który jest oznaczony całkiem inną literą, a cyklonu G nie uznaje. No i w związku z tym, ponieważ rząd cyklonu G nie uznawał, wobec tego wśród, że tak powiem, sztabów kryzysowych, które nie zostały jeszcze wtedy powołane, zapanowała taka atmosfera pogodnego oczekiwania na rozwój wypadków. Najważniejsze było bowiem, i tu wojewodowie, organy administracji rządowej przestrzegały samorządowców zaniepokojonych, żeby nie ulegali panice, bo to wiadomo, nie ma nic gorszego jak panika. No i wszyscy czekali, co tu zostanie postanowione w sprawie powodzi i aż wreszcie na terenach powodziowych, na terenach tych właśnie objętych powodzią pojawił się Donald Tusk w uniformie bojowym, to znaczy w kurteczce takiej specjalnej, co prawda bez tryzuba, tak jak to prezydent Zełenski występuje, no ale to jakaś różnica musi być. W każdym razie, no i Donald Tusk zaczął urządzać tam sztaby kryzysowe. Sztaby kryzysowe powstawały jak grzyby po deszczu. No i co robiły sztaby kryzysowe? No, kierowały zaklęcia pod adresem wód powodziowych, żeby nie czyniły żadnych szkód. No ale te zaklęcia sztabów kryzysowych rozbijały się o bałwany, jak to o bałwany. No i widać było, że powódź sobie nic nie robi z zaklęć sztabów kryzysowych. Sztaby kryzysowe odbywały posiedzenia w permanencji, aż im się zaczęły
robić odciski od tego siedzenia. No i Donald Tusk wreszcie zrozumiał, że musi tutaj pewną aktywność wykazać, tak jak cesarz Neron, który wykorzystał jako tło dla swoich występów pożar Rzymu. No to Donald Tusk dla swoich występów wykorzystał tło w postaci powodzi. No i tam te posiedzenia sztabów kryzysowych były transmitowane na żywo przez rządową tutaj telewizję i przez inne niezależne media głównego nurtu. I Donald Tusk tam egzaminował tych uczestników tych sztabów kryzysowych, czy są, się zorientują w sprawach powodziowych, czy nie. Tam rozdzielał klapsy i pochwały. No i do tego stopnia, aż to wzbudziło zastrzeżenia ze strony pana redaktora Jacka Żakowskiego. Pan redaktor Jacek Żakowski w Judenracie Gazety Wyborczej ma rangę proroka mniejszego. No to jest wysoka ranga, to niech nas to nie zmyli, że to prorok mniejszy, to bądź co bądź prorok jednak. No i pan Jacek Żakowski zarzucił Donaldu Tusku, że stosuje putinowskie metody, bo podobno Putin, jak tam te sztaby kryzysowe transmituje, to też tak samo, tam bruga przed kamerami tych swoich generałów, a generałowie, jak to generałowie, siedzą cichutko i tylko liczą, ile dni im zostało do emerytury, bo to, jak wiadomo, prawdziwe życie zaczyna się dopiero na emeryturze. No i proszę Państwa, u nas zresztą tak samo, nasi generałowie są tacy sami jak ruscy. No i tutaj pan redaktor Jacek Żakowski zarzucił Donaldu Tusku, że tu wykorzystuje powódź jako tło, żeby tu prezentować metody putinowskie. Na to zareagował Cerber Donalda Tuska w osobie wielce czcigodnego pana mecenasa Romana Giertycha, który pryncypialnie skrytykował pana Jacka Żakowskiego. Jak śmie porównywać Donalda Tuska do zbrodniarza wojennego Putina? Pan wielce czcigodny, oczywiście mecenas Roman Giertych, powiedział, że jemu coś takiego nie mieści się w głowie. No to ciekawa rzecz, bo pan mecenas Giertych, jak każdy widzi, głowę ma dosyć dużą, ale gdyby miał jeszcze trochę większą, mniej więcej taką jak zwykły koń, to może by mu się więcej w tej głowie zmieściło. Na przykład być może by mu się zmieściło, że trzeba porównywać wszystko ze wszystkim. Bo jakże inaczej byśmy wiedzieli, co jest lepsze, a co jest gorsze. Jeżeli byśmy nie ośmielili się porównywać Donalda Tuska do zbrodniarza wojennego Putina, to byśmy nie mieli pewności, czy przypadkiem zbrodniarz wojenny nie jest lepszy od Donalda Tuska. A jak porównamy, to od razu spenetrujemy prawdę, że Donald Tusk jest lepszy od zbrodniarza wojennego Władimira Putina. Zresztą, co tu dużo gadać, Donald Tusk, nawet ten Departament Stanu, mimo tam wszelkich zastrzeżeń do Władimira Putina, to porównuje go z Władimirem Zeleńskim. No i mówi, że nasz Władimir jest lepszy. Nasz Władimir jest lepszy. A od kogo jest lepszy nasz Władimir? No od tego jakiegoś takiego nie naszego, tego Władimira, zbrodniarza wojennego Putina. No więc proszę Państwa, ale to oczywiście te transmisje z posiedzeń sztabów kryzysowych, tam jeden rzecznik rządu powiedział, że nie mogliśmy nie transmitować, bo jakbyśmy tu nie transmitowali tych posiedzeń sztabów kryzysowych, to zaraz by się pojawiły podejrzenia, że rząd coś ukrywa. No coś mogło być na rzeczy, to jak Państwo przypominacie sobie przygody dobrego wojaka Szwejka, to tam jest taka scena, jak Szwejk podczas badania lekarskiego wywala język na całej długości,
aż to zdziwiło lekarza badającego i pyta go, dlaczego on tak język wywala, a ten mówi, żeby nie padło na mnie podejrzenie, że ukrywam część języka. No i to rozumiem, że tutaj rząd na wszelki wypadek, żeby odsunąć od siebie wszystkie podejrzenia, że coś tam ukrywa, to kazał transmitować te posiedzenia sztabów kryzysowych, jak to Donald Tusk ruga tych wszystkich tam stawia po kątach, tych wojewodów, tych generałów wszystkich i tak dalej. No, ale powódź szczęśliwie. Proszę Państwa, jak wspomniałem, wody powodziowe zupełnie nie reagowały na zaklęcia sztabów kryzysowych. Kierowana grawitacją woda wlewała się tam, gdzie chciała. I które wały miały zostać przerwane, to zostały przerwane. Co miało zostać zalane, to zostało zalane. Myślę, że niezależnie od tego, czy Donald Tusk w swojej kurteczce by się tam pojawił, czy nie, to po prostu przebieg powodzi musiał być taki, jaki był. Takie jest prawo puszczy. No i proszę Państwa, powiem jeszcze tak, to żeby nie padło na mnie z kolei podejrzenie, że lekceważę tragedię tych mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny, którzy w tej powodzi potracili dorobek całego życia. To rzeczywiście jest tragedia, więc gdyby nie ta tragedia, to można by powiedzieć, że to była ta powódź, to była felix culpa, czyli szczęśliwa wina, dlatego że Donald Tusk zrozumiał, że oprócz Jarosława Kaczyńskiego i rozliczeń, to jest jeszcze całe państwo ze swoimi realnymi problemami, który najwyraźniej Donald Tusk nie potrafił stawić czoła i ten cały jego waginet, no już mniejsza o tamte ministry, co tam wygadywały, to, ale to kobieciny takie proste, to nie ma co tam mieć do nich pretensji, co tam taka pani wie. Proszę Państwa, jedna decyzja została ważna podjęta, mianowicie Donald Tusk mianował pana Kierwińskiego, wielce czcigodnego oczywiście europosła, pełnomocnikiem do spraw odbudowy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Pan Kierwiński wprawdzie był w luksusowym, już był w luksusowym przytułku w Brukseli, tam dla byłych ludzi taki luksusowy przytułek jest, ale jak tę nominację dostał, to jakby go kto na 100 koni wsadził. Proszę Państwa, no co tam luksusy brukselskie w porównaniu z perspektywami, jakie się tu otwierają. Także nic dziwnego, tu całe biuro powstanie odbudowy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Proszę Państwa, to tak ładnie wszystko wygląda, ale wprawdzie w Brandenburgii alternatywa dla Niemiec nie uzyskała takiego wyniku, jakiego się spodziewała, ale uzyskała niewiele mniejszy. W związku z tym, jeśli tak dalej sprawy będą szły w tym kierunku, to możemy się spodziewać, że niedługo pojawi się inna ocena tej powodzi, mianowicie, że to jest Polnische Wirtschaft tam na tym terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. I to może być jeden z argumentów do, że tak powiem, przetasowań, które będą miały na celu dokończenie procesu jednoczenia Niemiec. Rzeczywiście, tam pojawiły się takie doniesienia, że Jelenia Góra dzięki genialnemu wynalazkowi niemieckich inżynierów od 100 lat nie doświadczała żadnej powodzi. No to trzeba tylko wnioski wyciągnąć i obrazek narysować. Proszę Państwa, a tu odbyło się już pierwsze posiedzenie Sejmu. Pierwsze posiedzenie Sejmu po tej powodzi. No i cóż, tam Donald Tusk nawoływał co prawda do Solidarności, zresztą zgodnie ze stanowiskiem przewodniczącego Judenratu Gazety Wyborczej, który natychmiast się zorientował, że ta powódź to może być gwoździem do trumny Donalda Tuska. No i natychmiast zaapelował o wyciszenie wszelkich sporów, wszelkich tych, tylko Solidarność teraz może nas uratować. No i w tym kierunku właśnie szły przemówienia, zmierzały przemówienia Donalda Tuska i jego kolaborantów z Volksdeutsche Partei, tam pan Paweł Zaleski,
piękną recenzję, że tak powiem, przekazał ludności terenów powodziowych, że zdała egzamin. Co miała robić? Pewnie, że zdała egzamin, w odróżnieniu od rządu, który tam oczywiście potraktował tę powódź jako tło, ale czy egzamin zdał. To mi przypomina, proszę Państwa, takie wystąpienie z 1956 roku, to już najstarsi ludzie nie pamiętają, Stanisława Gucwy, późniejszego przewodniczącego Zjednoczonego Stronnictwa, prezesa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, który powiedział, że naród odzyskał zaufanie partii. No to dobrze, że naród zasłużył na recenzję pana Pawła Zaleskiego. Pan Paweł Zaleski, no inaczej to byśmy tu popadli w jakieś kompleksy, popadlibyśmy w depresję, jeszcze gorszą od powodzi, że nie zdaliśmy egzaminu jako naród. A tu proszę, pan Paweł Zaleski taką recenzję nam wystawił. No to od razu nastroje, że tak powiem, na te terenach powodziowych się poprawiły, także tylko jeszcze trzeba, nie wiem, to w miarę, w ramach, że tak powiem, zapotrzebowania społecznego zgłaszam wniosek racjonalizatorski, żeby tam zastępcą pana pełnomocnika Kierwińskiego do spraw odbudowy zrobić pana Jurka Owsiaka. Otóż pan Jurek Owsiak tam prochu nie wymyśli, to jasne, ale będzie objeżdżał tereny powodziowe i będzie podnosił na duchu wszystkich mieszkańców, mówiąc im: jesteście wspaniali, kocham was.